Trzeba było bardzo długo łamać ten stalarz. Wreszcie udało się złamać dopiero w czwartej kwarcie ostatniego meczu, w połowie czwartej kwarty. No ale udało się, odetchnęliście z ulgą. Tak, to była bardzo ciężka batalia. Naprawdę dużo mocy straciliśmy, żeby wyjść dzisiaj zwycięsko z tej całej serii. Stal pokazała naprawdę, jakim mocnym i doświadczonym zespołem jest. Nie poddali się u siebie, wygrali dwa kolejne spotkania. Dzisiaj był mecz numer 5, szalenie ważny. Cieszymy się, że kibice naprawdę dopisali, że była pełna hala, cudownie się grało. Grało się fajnie także dlatego, że byli kibice przyjezdni i był naprawdę rumor nie do opisania, rzadki w polskiej lidze. Tak, już gdy zaczął się mecz, naprawdę aplauz kibiców i ta atmosfera była naprawdę piekielnie gorąca. Cieszymy się, dziękujemy im bardzo, to oni dzisiaj nas ponieśli, jak widać po wyniku, naprawdę nam to pomogło. Byliście pod ścianą, ale mistrz wytrzymał presję, to jest mistrzowska drużyna? Pytam się, już wychodzę w przód oczywiście. Taka drużyna była budowana przez sezonem, to był nasz cel numer jeden. Teraz mamy ten upragniony finał, 3 dni odpoczynku i zaczynamy finałową serię, na pewno będziemy gotowi. Właśnie, mało czasu będziecie mieli na odpoczynek, Toruń wręcz przeciwnie, bo on łatwo, szybko, może nieprzyjemnie, ale łatwo i szybko zakończył serię, oni mieli 9 dni, wy macie tylko 3. To teoretycznie handicap, ale to w koszykówce nie zawsze działa. Jesteśmy w rytmie meczowym, mamy niby tylko 3 dni do kolejnej serii już finałowej, ale mamy naprawdę szeroką ławkę, bardzo doświadczonych zawodników i przede wszystkim głód zwycięstw i to nas czeka w finałowej batalii, czekamy na to z utęsknieniem i zapraszamy wszystkich w czwartek. Głód zwycięstw mistrza, dwukrotnego mistrza z rzędu, nadal jesteście głodni tego wygrywania, dzisiaj pokazaliście, że chyba tak. Jasne, że tak, jesteśmy głodni, sprawia nam to przyjemność, kibice nam pomagają i czekamy już na czwartek, na spokojnie, żeby rozpocząć finałową serię. Faworyt finału? Stawmy Zielona Góra. Tak myślałem. Dziękuję bardzo. Nie miał wątpliwości przemysłu.